We wsi Mechowo, niedaleko Pucka, na Wysoczyźnie Żarnowieckiej, znajduje się jaskinia. Została wypłukana przez wody wypływające z lądolodu podczas lodowacenia bałtyckiego, które miało miejsce w Pleistocenie. Jest to na tym terenie spora osobliwość geologiczna, która jest od 1955 roku chroniona jako pomnik przyrody nieożywionej. Jaskinia została wytworzona w gruboziarnistych piaskowcach i zlepieńcach scementowanych spoiwem kalcytowym. Wody wymyły luźniejszy materiał, tworząc podziemne pustki. Dno jaskini pokrywa namulisko, a w części udostępnionej do zwiedzania dostarczony tu żwir. Są tu skalne kolumny z piaskowca, a prześwity prowadzą do dość rozległej salki, która kończy część turystyczną. W pobliżu otworu w jaskini do procesu jej tworzenia włączyła się erozja eoliczna, czyli wpływ wiatru. Choć miejscowej ludności groty były znane wcześniej, pierwsza wzmianka o nich pochodzi z 1818 roku. Władze pruskie uznały ją za pomnik natury w 1908 roku. Po II wojnie światowej odkopano zasypane fragmenty, zabezpieczono otwór wejściowy i miejsca grożące oberwaniem. Dla turystów dostępna jest jedynie przyotworowa część, bo pozostałe partie są trudno dostępne, a poza tym jaskinia przebiega pod drogą, więc istnieje niebezpieczeństwo, że może się coś oberwać lub zawalić. Długość udostępnionego odcinka to jedynie 65 metrów. To najkrótsza wytyczona trasa podziemna. Wejście między piaskowcowymi słupami znajduje się poniżej otaczającego terenu i dostępne jest z wykonanego wykopu. W głąb morenowego wzgórza biegnie niski korytarz, a w nim formy naciekowe, nieduże stalaktyty, żebra i polewy zabarwione na kolor czerwony przez obecność związków żelaza. Strop tworzą warstwy piaskowca silnie spojonego lepiszczem wapiennym. Groty Mechowskie to największa osobliwość przyrody nieożywionej na Niżu Polskim, a nawet Niżu Europejskim. Takie miejsca mają swoje legendy. Mechowo rzekomo miał łączyć z Żarnowcem podziemny tunel. W Mechowie miał być klasztor męski, w Żarnowcu był żeński, więc podziemna trasa miała ułatwiać spotkania mniszek z Żarnowca z braćmi zakonnymi z Mechowa. Tylko że w Mechowie nigdy nie było męskiego zakonu.